Jesteśmy świeżutko po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Berkshire Hathaway, czyli wehikułu inwestycyjnego Warrena Buffetta, więc dzisiaj odpowiemy sobie w programie na pytanie, które wraca do mnie od dobrych kilku lat. Czy polski inwestor indywidualny może inwestować tak jak Warren Buffett? I to jest ciekawe, bo to jest podchwytliwe pytanie i yy, zależy, jak je zinterpretujemy, więc raz można by odpowiedzieć nie, raczej nie, to się nie uda, ale w innym przypadku tak, jak najbardziej i za moment wam pokażę, jak można inwestować jak Buffett. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego odcinka portfela do TV, to zapraszam do subskrybowania kanału, do przycisku z dzwoneczkiem, który daje nam powiadomienia YouTubeowe o filmach. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania newslettera. Link do newslettera znajdziecie pod tym nagraniem. Z ważniejszych rzeczy znajdziecie jeszcze też link do mojej książki. Niby nic nowego, ale w tę majówkę jest wyjątkowa sprawa, bo można tę książkę kupić bez kosztów wysyłki na terenie Polski. W związku z tym, że walne zgromadzenie akcjonariuszy wypada zawsze w majówkę i to jest bardzo ważna rzecz. Iż wydaje mi się, że chyba każdy ma z tyłu głowy, że to są ostatnie walne zgromadzenia, gdy możemy zobaczyć Bafeta i Mangera. Tym bardziej staram się jak najwięcej edukacji przekazać właśnie w tym czasie i. i pokazać polskim inwestorom, że warto zaglądać tam i warto się uczyć, warto korzystać z tej wiedzy. Z tej okazji, żeby jeszcze bardziej to promować, pokrywamy koszty dostawy na terenie Polski, więc jeśli chcecie kupić książkę śladami Warrena Buffeta bez kosztów przesyłki, to do 3 maja do północy jest taka sprzedaż aktywna. U nas nie ma dni darmowej dostawy, nie ma jakichś świątecznych promocji. U nas są tylko promocje dotyczące um, Warrena Buffeta, Charlie'ego Mangara i Berkshire Hathaway. To taka specyficzna nisza inwestycyjna, e, pokazująca, że inwestorem jest się całe życie i można robić fantastyczne wyniki, jeśli właśnie postawimy na ten długi termin budowania portfela i, i te wartości, które Buffett sobą reprezentuje. I o tym trochę dzisiaj e, opowiemy już płynnie przechodząc do, do meritum, bo wszystkie linki i wszystkie rzeczy macie, a druga część nagrania. Poświęcimy właśnie na to, co jest w portfelu i co w ogóle było na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w sobotę. Ja to walne zgromadzenie już obejrzałem i zachęcam, żeby każdy z Was obejrzał, ale domyślam się, że większość ludzi teraz puka się w czoło, jak widzi, że to walne zgromadzenie trwa na przykład 5 czy 6 godzin, jeśli chodzi o transmisję. Więc najważniejsze punkty będą streszczone w drugiej części wideo, żeby niektórzy już oglądać nie musieli. Czy da się w Polsce inwestować jak Warren Buffett? Skoro. Napisałem o tym książkę, skoro tyle jest o tym wideo, skoro tyle ludzi o to pyta. I tu jest ważna rzecz. To pytanie jest dosyć dwuznaczne, no bo jeśli popatrzymy na to, jak dokładnie inwestuje Buffett, poprzez swój Wehikuł inwestycyjny, jakim jest spółka Berkshire Hathaway. Spółka, która jest od kilkudziesięciu lat wehikułem inwestycyjnym, która wzięła się stąd, że była spółką tekstylną, później zaczęła nabywać udziały w innych spółkach, no i akcje na, na tę spółkę kupowano i tak dalej, aż w końcu ym, branża tekstylna została z tej spółki wyrzucona po latach, natomiast została nazwa. No, i został wehikuł inwestycyjny jeden z największych na świecie. Jest to dziesiąta największa spółka pod względem kapitalizacji na kuli ziemskiej. Nie wiem, która w Stanach przyznaje, szósta albo siódma. Więc no, no potwór, generalnie potwór inwestycyjny, który ma w sobie taką specyficzną budowę, bo jak większość ludzi myśli, Buffett to że on kupuje akcje. Ale Buffett nie kupuje tylko akcji. On przez wehikuł Berkshire Hathaway kupuje również całe spółki. I on często w swoich listach do akcjonariuszy podkreśla to, że kupując Berkshire Hathaway, Away, kupujemy cały ten mechanizm. To jest coś, co gromadzi pieniądze, akumuluje je i wykorzystuje je do oporu, bo nie płaci dywidendy, więc wszystko jest zakumulowane w środku. Jest optymalizacja podatkowa. Te wszystkie pieniądze, które tam są gromadzone w tych mniejszych spółkach. Idą bezpośrednio do centrali Berkshire, natomiast tam, gdzie są akcje, tam płyną do centrali Berkshire dywidendy. Więc ten mechanizm jest dosyć ciekawie skonstruowany. I tak jak mamy kilkadziesiąt spółek, o których z reguły się mówi, no bo to jest ta wielka ekspozycja na Apple'a, gdzieś tam Mastercard, Visa, amerykańskie banki, Kraft Heinz, no kilka takich spółek, które znacie doskonale, nawet nie tylko z giełdy, ale po prostu z produktów, które otaczają gdzieś Was w domu. I to jest ta część giełdowa, ale jest chociażby ta część niegiełdowa, gdzie jest kilka. 10 spółek, gdzie są cukierki Sea Candies, które widać doskonale Sea Candies na, na właściwie każdym walnym zgromadzeniu, czy na wielu spotkaniach, gdzie oni celowo jeszcze je jedzą i one leżą na stole po to, żeby pokazywać bardziej produkt. Tam jest 250 sklepów po, całym, po całych Stanach. Tam jest naprawdę kilkadziesiąt firm, które w zasadzie bezpośrednio pompują pieniądze do tego wehikułu Berkshire. I biorąc to pod uwagę, no nie jesteśmy w stanie inwestować yy, w taki sposób, kupując i podejmując decyzje jak Buffett, abstrahując od Innego rynku, innej waluty, innych podatków, innego kapitału, kosmicznego kapitału. Yy, spółka miała zysku prawie 12 miliardów dolarów w pierwszym kwartale 2021 roku, więc są to abstrakcyjne pieniądze. Yy, abstrahując od tego, że w ogóle no, bycie inwestorem indywidualnym i porównanie się do tego konglomeratu jest trochę bez sensu. Yy, więc jeśli patrzymy na to, no to nie, nie da się inwestować tak jak Buffett, bo trzeba by inwestować z poziomu spółki, z poziomu. USA z poziomu dolara, z poziomu innej płynności, innego patrzenia na biznes, tego arcy długiego terminu. No i my nie jesteśmy w stanie kopiować transakcji Buffetta w momencie, gdy on teraz kupuje jakieś akcje. Dowiemy się o tym w raporcie za drugi kwartał 2021, więc człowiek jest zawsze spóźniony względem decyzji, które Buffett podejmuje, więc jeśli patrzymy na to szeroko, jeśli patrzymy na to, czy dosłownie możemy inwestować jak Buffett, wykorzystując takie decyzje, takie transakcje w środku, takie przepływy kapitału, no nie. Po prostu Buffett robi swoje i jedyne co możemy zrobić, to uczyć się od niego podejścia do biznesu, patrzenia na to, jak on analizuje te spółki, czy jak on patrzy na gospodarki i różnego rodzaju biznesy, jak to wszystko funkcjonuje razem. Więc można się od niego uczyć, ale nie da się inwestować jeden do jednego jak on. Ale. Jeśli chcemy inwestować tak jak Berkshire Hathaway, to najgłupsza i najprostsza odpowiedź, ale za to diabelnie skuteczna jest taka, że możemy kupić akcję Berkshire Hathaway i pod tym względem inwestować dosłownie jak Buffett, bo Buffett jako Buffett i jako przewodniczący, jako szef. Um, Berkshire Hathaway ma też akcję Berkshire Hathaway, jest głównym udziałowcem w swojej firmie, więc naturalnie możemy zrobić to, co on, czyli kupić po prostu te akcje. I jeśli to wspomniane Berkshire Hathaway będzie kupowało um, jakieś spółki nowe, będzie podejmowało jakieś nowe transakcje i tak dalej, to my jesteśmy częścią tego, będąc akcjonariuszem. I teraz haczyk jest taki, że jak wpiszemy sobie Berkshire Hathaway, ile te akcje kosztują, to się załamiemy, bo jedna akcja kosztuje ponad milion złotych. Jest to dosyć abstrakcyjne i absurdalne z perspektywy chyba każdego inwestora. No i to jest tak, taki symbol życia Bafeta, że całe życie tworzył to Berkshire Hathaway od akcji za kilkadziesiąt dolarów po akcję za tak kosmiczne kwoty. Więc jest to absolutnie no, nie do kupienia. Jedna akcja za kilkaset tysięcy dolarów jest to absolutnie nie do kupienia w normalnym portfelu y, giełdowym polskiego inwestora indywidualnego. Ale jak pokazuje historia, którą między innymi bardzo dokładnie opisaliśmy w książce Śladami Warrena Buffetta y, są też akcje klasy B. Dla takich akcjonariuszy. Mniejszościowych, którzy dopiero co zaczynają, którzy nie mają takiego kapitału, którzy no, zaczęli nawet przygodę z BOFETem 10, 15, 20 lat temu, bo już wtedy te akcje były drogie. I to są akcje, które wprost proporcjonalnie odpowiadają za mniejszy udział i za mniejsze prawo głosu, ale które są do kupienia na każdym rachunku maklerskim z dostępem do amerykańskich akcji i możemy je kupić też na polskich rachunkach, więc to są te akcje klasy B. Historia za tym jest w ogóle arcy ciekawa, bo chodziło o to, że fundusze inwestycyjne kiedyś kupowały akcje Warrena Buffetta, a później sprzedawały jednostki funduszy, więc Buffett bardzo nie chciał, żeby ktoś zarabiał na dorobku jego życia i na jego myśli inwestycyjnej i po to właśnie stworzył akcję klasy B, żeby każdy dosłownie mógł sobie na nie pozwolić. Jedna akcja klasy B, z tego co mnie pamięć nie myli, sprawdzimy sobie zaraz to. Kosztuje 270 dolarów, więc pirazo oko nieco ponad 1000 zł z prowizjami z kursem ze wszystkim kosztowałaby nas jedna akcja i dosłownie wtedy inwestujemy jak Buffett. Więc jak już wspomniałem, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Można inwestować jak Warren Buffett posiadając po prostu jego akcje i powiem więcej: można dzięki tym akcjom uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. No tyle tylko, że w świecie bez pandemii, no bo teraz wszystkie zgromadzenia są online i to wczorajsze również było. Ale ja posiadając taką akcję klasy B, wtedy jeszcze tańszą, bo wtedy chyba nawet poniżej 200 dolarów ona kosztowała, poleciałem do Nebraski, do Omaha, gdzie jako akcjonariusz brałem udział w walnym zgromadzeniu. Oczywiście, jeśli chcemy dosłownie inwestować tak jak Buffett ym, namawia, czyli kupując akcje Berkshire Hathaway, będąc bardzo świadomym inwestorem, który to wszystko śledzi, to musimy zastosować się jeszcze do tej rady, że to nie są akcje do spekulowania, tylko to są akcje które dają dużą ekspozycję na Stany Zjednoczone i cały biznes Buffetta, więc niektórzy mówią, że są takim funduszem inwestycyjnym y, na, na spółki value y, amerykańskie, ale generalnie musimy zastosować się do tego, żeby myśleć o nich w długim terminie, czyli tu jakaś spekulacja, że w przyszłym miesiącu może mocno y, podrosną i tak dalej, no tu raczej nie wchodzi w grę i cała sztuka polega na tym, y, żeby je akumulować. To można zrobić na dwa sposoby sensownie. Oczywiście można na zwykłym rachunku maklerskim z dostępem do y, akcji zagranicznych. Mm. Ja mam taki jeden przykład. Osoby, która zresztą pod wpływem książki yy, wpadła na pomysł, że do tego wykorzysta swoje IGZE. Yy, na IGZE, czyli na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego można inwestować yy, około 6300 zł. Teraz jest limit roczny, więc cały ten limit idzie właśnie na regularny zakup akcji Berkshire Hathaway klasy B. No i to IGZE jest po to, żeby przez kilkadziesiąt lat akumulować te akcje, więc taka inwestycja a la Buffett jeszcze z korzyścią podatkową, yy, no bo tutaj yy, nie mamy żadnych dywidend, nic to jest wszystko akumulowane, więc pewnego dnia w czasie emerytury, jak ktoś kliknie sprzedaj, to po prostu będzie w stanie zakończyć w wieku emerytalnym ten proces akumulacji kilkadziesiąt lat spółek w zasadzie jednej spółki, bo, bo ta osoba, o której mówię akurat dosłownie wykorzystuje całe XZ -e tylko i wyłącznie na posiadanie Berkshire Hathaway w tej wersji em, akcji B. Można to w ten sposób zrobić, mm, można wykorzystać akumulowanie tego z optymalizacją kosztową i znaleźć sobie brokera, em, który no, nie chce prowizji za akcje zagraniczne, czy to z jakimś limitem, czy bez. W Polsce oczywiście na tym etapie mówię o XTB, chociaż ostatnio widziałem, że i TMS wprowadzał taką ofertę. No i nie mówiąc już o innych aplikacjach, ale z aplikacjami to bym był raczej ostrożny, z różnymi startupami, zresztą to był jeden z tematów poruszanych na walnym zgromadzeniu w sobotę. No, oczywiście, mowa o słynnym amerykańskim Robin Hoodzie. A ja, jak już wspomniałem, obejrzałem to walne zgromadzenie całe. Przyznam się szczerze, że nieźle się zmęczyłem, bo oglądałem te transmisje dosłownie 6 godzin ze studiem wcześniej i później, i tak dalej. Nie wiem, jakim cudem oni się nie zmęczyli, biorąc pod uwagę, że Warren ma 90 lat, a Charlie już 97, i tam nie było żadnej przerwy, tak jak kiedyś było tam sesja, przerwa, sesja. Tak, tutaj panowie po prostu siedzieli i odpowiedzieli na te pytania przez kilka godzin, więc jest to naprawdę wow ale wynotowałem sobie sporo rzeczy, znalazłem trochę linków i o tym wszystkim Wam jeszcze zaraz opowiem. A później pokażę Wam ym, o co chodzi z kupowaniem akcji Berkshire Hathaway, bo one są nawet na koncie, które ja tutaj posiadam w ramach portfela Doradca TV. Z reguły w Polsce są dostępne y, właśnie y, akcje klasy B, czyli w ogóle tych za milion złotych za jedną akcję nawet nie ma podpiętych u polskich brokerów. Ym, a później zajrzymy sobie, co w portfelu, bo w portfelu było też trochę wyników spółek, y, tyle tylko że wyników nie za pierwszy kwartał, ale za poprzedni rok. Ale to już trochę jest spoiler przed odcinkiem za tydzień. Zaraz sobie powiemy co było na spotkaniu Berkshire Hathaway, tym dorocznym spotkaniu w 2021 roku, ale jeszcze tylko wam przypomnę, że od spotkania w 2018 roku zaczęła się historia tej książki, czyli Śladami Warrena Buffeta napisana przeze mnie i Przemka Gerszmana. Jeszcze raz przypominam, że do 3 maja do północy jest dostawa na terenie Polski za darmo papierowej książki. Jeśli ktoś poza Polską chciałby ją kupić, no to tylko tylko i wyłącznie wersja e-bookowa i audiobookowa są dostępne. Plus jest taki, że od ręki zaraz przychodzą. Spotkanie Berkshire Hathaway można oglądać jak zawsze na Yahoo Finance. Ym, cały świat to ogląda inwestycyjny. Jest to bardzo istotne spotkanie, które się no nie, nie powtarza. Jest to no tylko i wyłącznie raz w roku, właśnie w okolicach majówki. Wiąże się to z wynikami za pierwszy kwartał Berkshire Hathaway i jest przy okazji tym właśnie walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Ym, gdzie można zadać pytanie Warrenowi Buffettowi, Czarnemu Mangerowi. Dobrze widzicie, że ono trwa prawie 6 godzin. Oczywiście tutaj po drodze najpierw jest studio, więc dopiero później się zaczyna. Realnie spotkanie trwa ponad 4 godziny. Ja i tak podziwiam, jak panowie mają siłę na to, bo przez cały ten czas oni są dosłownie um, o tak, tutaj, na tym screenie, oni sobie tutaj siedzą i odpowiadają na pytania um, z kosmosu. Czasem jest to jakąś konkretną inwestycję o spółkę, czasem jakieś wydarzenie historyczne, czasem o politykę, o bitcoina, Elona Muska. No, wszystkie pytania, gdzie, gdzie Warren Buffett skończy 91 lat w tym roku, Charlie Munger ma lat 97. I w tym roku spotkanie wyjątkowo w Los Angeles, ponieważ ze względu na stan zdrowia Warren Buffett przyleciał do Charlie'ego Mangera. O, ten mieszka od lat, właśnie, w Los Angeles. Ja oczywiście obejrzałem całe to spotkanie, więc troszeczkę wam streszczę. Co jest warte obejrzenia, warte przeczytania, na co generalnie warto zwrócić uwagę, jeśli nie macie 6 godzin i nie jesteście fanatykami Warrena Buffeta. Niemniej jednak, link do całego spotkania zostawię. No, Yahoo Finance oczywiście robi swoje podsumowanie, takie highlights i storylines, czyli te najważniejsze rzeczy, w jakiej minucie, o czym mówił, do czego się odnosił. Na przykład było pytanie o Elona Maska, jak mogliby. Ubezpieczyć w ramach Gajko i innych instytucji, jak mogliby ubezpieczyć wyprawę firmy Maska na Marsa? Odpowiedź żartobliwa: że wszystko zależy od tego, czy Mask będzie na pokładzie, ale tu sobie panowie trochę pożartowali, ale generalnie było też dużo takich pytań no zdecydowanie poważniejszych, jak chociażby o kwestie podatkowe, jak chociażby o to, co się dzieje na rynku. Buffett zawsze rozpoczyna od jakiejś historii, rozpoczyna od takiego przesłania, które faktycznie chciałby zostawić inwestorom, i tym razem zaczął od pokazania 20 największych firm na świecie. Tak się składa, że oczywiście większość z nich jest z USA, natomiast samo Berkshire jest dziesiątą spółką na świecie pod względem kapitalizacji. Po czym pokazał screen z 1989, gdzie też było 20 największych spółek tylko 30 lat temu, no i tam większość tych spółek była z Japonii, nie było praktycznie chyba żadnej firmy, która teraz była w tym zestawieniu 2021. No i klub było takie, że samodzielne wybieranie akcji nie jest łatwe, no ale kapitalizm amerykański dał kosmiczne efekty. Co widać po tym, co się dzisiaj y, dzieje na rynku? Najtr największa trudność w inwestowaniu polega na tym, że za 30 lat to mogą być zupełnie inne spółki. To mogą być częściowo te same, ale to świat się zmienia, kapitalizm się zmienia, te przepływy kapitału. Więc Warren, przez całe to spotkanie w 2021 chciał też pokazać, że kupowanie akcji i zostanie inwestorem na długie, długie lata wcale nie jest takie łatwe. I to się bardzo mocno wiąże z późniejszymi komentarzami, chociażby do Robin Hooda, gdzie chyba najbardziej się Robin Hoodowi dostało, czyli tej aplikacji do kupowania akcji, gdzie można je kupować bez żadnych prowizji i bez Żadnych limitów. Haczyk jest oczywiście taki, jak Robin Hood na tym zarabia, czyli sprzedając dane inwestorów indywidualnych do funduszy grających metodą HFT, czyli High Frequency Trading, grając na, na mikrotransakcjach. W ogóle zrobiłem sobie o tym oddzielny podcast, bo wydaje mi się, że wiele osób kompletnie nie rozumie, dlaczego wielu inwestorów i ten świat inwestycyjny jest tak wściekły na Robin Hooda. Natomiast tam, tam naprawdę jest wiele rzeczy dosyć nieetycznych, jeśli spojrzymy na to szerzej, i ta historia może się nie skończyć dobrze. Ale to już będzie na oddzielny temat. No, tutaj na pewno nikt nie oberwał tak mocno od duetu um, tych panów jak um, Robin Hood. I to, że dzisiaj zamieniono w dużej mierze rynek finansowy, szczególnie dla młodych ludzi, w kasyno. Bo taki fajny cytat, um, że dzisiaj dzięki takim aplikacjom jak Robin Hood, um, no rynek przyciąga hazardzistów i robi z giełdy takie miejsce, gdzie zakładamy się o to, jaka będzie cena Apple za 7 dni. Natomiast nikt nie, nie patrzy na to, co to za spółka i gdzie będzie za rok, za dwa za 5 za 10. Buffett też dodał, że bardzo chętnie zobaczy dane od środka i przeczyta prospekt Robin Hooda i tu się w pełni zgadzam, też bardzo bym chciał to zobaczyć. Z ważniejszych tematów oczywiście polecam serdecznie CNBC, CNBC uwielbia Buffetta, są zawsze specjalne wywiady, dodatkowe rzeczy i tu też niesamowicie dużo no, najlepszych momentów, jeśli chodzi o to spotkanie. Co tutaj jest dosyć istotne, to jak zawsze negatywy dotyczące Bitcoina i to to nic akurat nowego. Nie martwią się panowie o zwiększenie przychodów, przepraszam, zwiększenie podatku sugerowane przez Bidena. Tam też był taki dłuższy wywód, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, że, że każdy rząd ma pełną świadomość tego, że on kupuje tak jakby. Przyszłe przychody dla państwa, czyli że, tak jakby, tą polityką podatkową, no państwo i tak jest, tak jakby, udziałowcem każdej amerykańskiej spółki, która płaci podatki. To jest bardzo fajna, głęboka myśl. Więc, więc już dzisiaj, myśląc, tak jakby w przyszłość, no, no Berkshire będzie płacić podatki. Stanom Zjednoczonym przez najbliższe dziesiątki lat, więc, w interesie Stanów Zjednoczonych, jest to, żeby ta firma była jak największa, jak najlepiej się rozwijała. Więc no na razie trzymają kciuki za to, że nie, nie będzie mocno odczuwalne to dla inwestorów Berkshire Hathaway. Niemniej jednak, bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o zmianę systemu podatkowego i podwyższenie de facto podatków w Stanach Zjednoczonych. Jak zawsze Manger był tą osobą, która ma dosadniejsze opinie. Widać to było chociażby, gdy, gdy pojawił się właśnie Robin Hood, że to jest amoralne. Była krytyka Bitcoina, że, że nienawidzą tego sukcesu Bitcoina. Już nie tylko Bitcoina, ale też tego w ogóle, że ten eksperyment się, się w jakiś sposób udaje. No, w ten sposób panowie do tego podchodzą. Była obrona tego, że konserwatywnie podchodzili do kupowania i sprzedawania akcji w kontekście paniki w ubiegłym roku. I, i trochę ich rozumiem no bo kwestia tego, że innym kapitałem się zarządza trochę inaczej się na to patrzy. Dzisiaj też jest taka pamięć wsteczna zupełnie inna, czyli dzisiaj patrzymy na to, że ach, tu była okazja na tej spółce i na tamtej spółce. No ale fundamentalnie tam często okazji w ogóle dalej nie ma. Że na przykład wycena linii lotniczych wróciła ale biznes kompletnie nie, więc pytanie na to, czy my patrzymy na biznes, czy my patrzymy na wycenę akcji, no a w duet Buffett-Manger zawsze patrzą na yy, kwestie biznesu, a nie tylko na to, po ile w tym momencie są akcje. Yy, bardzo często padało, że nie da się trafić w dołek, szczególnie zarządzając dużymi kwotami i nie na tym polega inwestowanie. Yy, bardzo mocno odcinali się od tego hazardowego podejścia. Była rozmowa o, o to czy Berkshire będzie w stanie pokonywać SNP i tu też padła bardzo ważna deklaracja. Nie wiem czy to też tutaj znajdziecie. Ja wam zostawiam. Oczywiście te dwa materiały. Padła ważna deklaracja, że dla świadomych inwestorów jest Berkshire Hathaway dla tych którzy znają tę spółkę chcą powierzyć tej spółce de facto pieniądze kupując akcje. Ale dla mniej świadomych inwestorów, którzy po prostu, no mówiąc wprost, dla takich Kowalskich, którzy chcą jakoś mieć swój udział na rynku kapitałowym, dla nich jest SP 500, czyli kupowanie całego indeksu w postaci tanich ETF-ów. I to Buffett podkreśla od wielu lat. Ja też to podkreślałem mocno w książce, że dla amatora, dla kogoś, kto dopiero zaczyna inwestować. Buffett mówi jasno: nie wybieraj samodzielnie akcji, kup sobie całą amerykańską gospodarkę jednym instrumentem. Jeśli chodzi o taką już po prostu gospodarkę, to co się dzieje na świecie, to co się dzieje w gospodarce, panowie powiedzieli jasno dwie rzeczy, które ja sobie wynotowałem. Po pierwsze, jesteśmy na niezbadanym terytorium, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w ostatnim roku. Oni fajnie używają takiej metafory, że oni tak jakby oglądali film, który teraz no, dzieje się na ich oczach, i zastanawiają się, jaka będzie końcówka, bo na razie co najmniej w połowie są. Nie widać jeszcze. Za bardzo negatywnych skutków i ekonomia mocno się kręci dzięki temu, jak bardzo pompowane są pieniądze, no ale nikt nigdy nie widział stymulowania gospodarki w taki sposób i na taką skalę i z takim rozdawnictwem. No i, no i to słowo też już padło rozdawnictwo w USA i w Europie, że będzie miało ono w przyszłości ogromny wpływ na gospodarkę, nie do końca jeszcze wiemy jaki. Pamiętajmy też, że gospodarka to nie tylko wskaźniki, ale to jest kwestia też nastrojów społecznych, tego do czego człowiek się przyzwyczaja, czy mu jest lepiej, czy mu jest gorzej, gdzie to działa, gdzie to nie działa, jak to wpływa na rynek pracy, więc no niesamowicie duże rzeczy jeszcze tu się może zadziać. I co jest o tyle dla mnie istotne, że jak to Buffett jeszcze powiedział, że on jak uczył się ekonomii, no to nigdy nie mówiono o negatywnych stopach procentowych, w sensie, że to taka teoria science fiction trochę i mówiono w podręcznikach, że teoretycznie może dałoby się zrobić, ale w praktyce to tak nigdy nie będzie. Więc z jego punktu widzenia i w ogóle tych dwóch panów, ym, którzy naprawdę przeżyli niesamowicie dużo na rynkach kapitałowych, widzieli. Takie rzeczy, które my w podręcznikach historii tych do końca nie rozumiemy. Pamiętajmy, że to jest inwestowanie w czasach powojennych, w czasach zimnej wojny, w czasach wojny w Wietnamie, przeżycie tej presji ataków terrorystycznych 9-11, czyli 11 września. Oni już wszystko widzieli i nadal twierdzą, że to, co się dzieje w tym roku, jest gigantycznym eksperymentem z ekonomicznym z ich podejścia. No i ostatnia rzecz, o której jeszcze muszę Wam powiedzieć, no bardzo, bardzo dużo superlatyw, jeśli chodzi o Apple i to zarządzanie, bardzo mądra rzecz, um, jeśli chodzi o kwestie zarządu, że są, że najgorsze zadziać się spółce, to jest po prostu nieodpowiedni, Człowiek w zarządzie, który nie wykorzysta potencjału spółki, albo który po prostu schrzani ten biznes, to jest fajne. No padło parę pytań o Alibabę, no bo Charlie Munger w swojej spółce, jeszcze jednej, bo, bo już nie, nie w Berkshire Hathaway, ale ma akcje Alibaby i, i trochę rozumiem ten punkt widzenia. Bardzo fajna wypowiedź o tym, jak Chiny się zmieniły pod względem tego kontrolowanego kapitalizmu i wychodząc z komunizmu, co jest dla Charliego historycznie niesamowicie ciekawe. No, panowie stwierdzili, że nie kłócili się nigdy y, przez ostatnie 62 lata. Generalnie bardzo ciekawe. Y, I jeszcze ostatnia rzecz to są SPAX. To jest ten model y, wejścia na giełdę, o którym Wam wspomniałem w jednym z odcinków portfela Doradca TV, czyli że można wejść na giełdę takim bocznym czy tylnym wejściem, właśnie przez ten mechanizm spółek celowych, które są tylko po to, żeby wprowadzić inną spółkę na giełdę. No i te SPAX y, to jest coś, co z jednej strony jest. Y, no, takie krótkoterminowe, no bo to jest wybuchła popularność na to, ale Buffett nie zakłada, że to będzie trwało dłużej. Charlie powiedział wprost, że spaks są super dla ich twórców, no bo niezależnie od tego, czy spółce się uda, czy nie, oni zawsze dostają prowizję. No i gdzieś w koniec końców padło też, że przez to, jak duże jest pieniądze na rynku i że mamy takie mechanizmy, właśnie jak te e, struktury spaks czy tego typu rzeczy, trochę osłabiła się pozycja Berkshire Hathaway jako tych gości, którzy zawsze mieli kasę. Bo ja, ja to dokładnie opisywałem w książce zresztą. Um. Że Buffett przez wiele lat chodził na Wall Street y, za gościa, który zawsze jest w stanie właśnie ubezpieczyć jakąś transakcję, y, wspomóc kapitałem, oczywiście mocno biznesowo i gdzieś objąć jakieś akcje. On ratował Bank of America przecież po kryzysie w 2008 i 2009. Więc, y, biorąc pod uwagę, jak mamy niskie stopy procentowe, jak mamy no, ocean gotówki na rynku i różne instrumenty, które jeszcze dodatkowo pompują ten rynek, i coraz bardziej kasynowe podejście, jeśli chodzi o Kwestie zarabiania na rynku, no to nie ma to za dużego znaczenia teraz na rynku, że właśnie Berkshire jest takim silnym zawodnikiem, bo jeśli kasa jest wszędzie, no to Berkshire w ten sposób jakoś traci przewagę. Generalnie spotkanie dużo bardziej optymistyczne niż to rok temu, ale mimo wszystko każdy ma tam taką świadomość w powietrzu, że, że każde z tych spotkań może być tym ostatnim. Więc to się czuje, jak się już jeździ na ostatnie spotkania, czy tam jeździ, czy wirtualnie się je oglądam. To mówię też: Jestem taki chojak, bo na całym jednym byłem, ale, ale no, to jest zdecydowanie coś, co warto śledzić. I polecam wam jeszcze konto Trena Griffina. Wprawdzie ja też trochę pisałem i Przemek Gershman pisał o tym, ale Trent Griffin pisze od, od lat: o ze wszystkich spotkań robi takie duże zestawienia, no i że kanapkę sobie przygotował na spotkanie. No ale wypisuje takie, no nie wiem, złote myśli czy ważne idee, jeśli chodzi o to, co się pojawiło na spotkaniu, i to jest naprawdę fajne. I to, to, to jest dużej takiej kwintesencji, jeśli nie macie czasu i ochoty oglądać 5 godzin to to jest świetna piguła wiedzy jeśli chodzi o to co się wydarzyło w Berkshire Hathaway na danym spotkaniu to jest fajne że jak sobie trochę pogrzebiecie to można znaleźć po prostu um, stare spotkania i stare notatki tego pana z poprzednich spotkań no naprawdę kopalnia kopalnia wiedzy o Berkshire już trochę pogadaliśmy. Myślę, że taki skrót informacji mamy ze sobą i trzymam kciuki, że w przyszłym roku też uda się y, zobaczyć dwóch panów w równie dobrej formie co teraz. Natomiast my już przechodzimy do konta maklerskiego, czyli tego, co się wydarzyło w portfelu. Nie wiem, czy się wydarzyło dużo, powiem szczerze. Mm. Ale wygląda to troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o wskaźniki. Parę, parę na zielono się zaświeciło rzeczy, więc to jest na pewno plus, gdzie już tam miałem obawy, że, że z niektórymi spółkami nie będzie tak dobrze, biorąc pod uwagę wyniki w zestawieniu do prognoz i tak dalej, ale o tym zaraz sobie powiemy. Ja jeszcze tylko ostatnią rzecz, żeby nie być gołosłownym, powiedziałem, że można kupować akcje Berkshire i nawet przez moment myślałem, że je kupię do portfela tylko po to, żeby wam pokazać, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Nie BRK, tylko. Berkshire jest tutaj, akurat 270 dolarów, 60 centów, i możemy sobie na przykład kupić jedną akcję Berkshire, i co nam wtedy wyjdzie? 1068 ,79 zł, 79 groszy przy prowizji 19 zł. Więc gdyby ktoś chciał serio mieć dokładnie to, co ma Buffett i Manger w portfelu, to co mają najwięksi amerykańscy inwestorzy, to może to mieć zarówno w formacie Ike czy IGZE, tutaj i w domu maklerskim Bosia, jeśli mnie pamięć nie myli, wydaje mi się, że żaden trzeci dom, chyba chyba Santander się przymierzał, ale nie wiem, czy w końcu Santander ma i Ike, i Igze, ale ważne jest to, żeby produkt emerytalny mieć z dostępem do rynku amerykańskiego, więc jak ktoś chce na upartego Berkshire mieć na koncie Ike, czy Igze na długie, długie lata, to może absolutnie to zrobić i ma tę ochronę podatkową, jak ktoś nie chce, no to ma chociażby XTB bez prowizji, nie ma wtedy tych 19 zł, ale z drugiej strony nie ma żadnej korzyści podatkowej, jak kiedyś trzeba będzie tę akcję sprzedać. Pamiętajcie, że Berkshire nie wypłaca dywidendy, więc wszystko jest akumulowane, nie ma żadnego problemu, że trzeba będzie coś podatkowo mieć jakiś problem itd. Problem podatkowy będzie mieć taki, że jak kiedyś sprzedacie z zyskiem, to będziecie musieli zapłacić podatek i to by było na tyle. Chyba że właśnie Ike bądź Igze. Ja akurat to, to jedna z niewielu akcji, które byłem w stanie kupić w miarę w dołku w marcu. I to, to jest właśnie Berkshire, gdzie miałem totalne zaufanie. no Wiecie zresztą, jak oglądacie na stałe, że ja nie byłem fanem łapania dołka w ubiegłym roku, tylko bardziej ochrony majątku. Więc, więc Berkshire faktycznie było jedną z tych akcji, o które się wzbogaciłem w czasie, w czasie tej paniki w ubiegłym roku. Także dosyć zachowawcze akcje, które tam kilkadziesiąt procent zrobiły, nie setki, no ale i tak jestem zadowolony z tej decyzji. Bo Berkshire to jest spółka, którą się ma i akumuluje. Jakiekolwiek spekulacje na tej spółce to jest naprawdę trudny temat. Co się wydarzyło? Jeszcze tylko zajrzymy. Jak zwykle kula u nogi to jest oczywiście Huge Games, natomiast wszystkie pozostałe spółki radzą sobie na razie całkiem dobrze. VIG20, MVIG20 do przodu, więc znowu jesteśmy w okolicach tych lokalnych maksimów. Ambra powyżej tego poziomu nadal się utrzymuje. 11 Bit pokazał wyniki, to zaraz pokażemy. Bardzo ważne, Mobruk pokazał wyniki i przebił granicę bardzo ważną 400 zł. Zobaczymy, co z tego będzie. WIG20 nie przebił prawie żadnej granicy. Jest to najnudniejszy indeks y, chyba ostatnich y, miesięcy, jak nie lat na świecie. Zobaczcie, to jest styczeń, to jest poziom stycznia. Y, y, ustalając nawet ten max na tym 2100 i oko około 900, 1900, może troszeczkę niżej na Etapie 200-250 punktów jesteśmy już czwarty miesiąc. A jak wiele się w środku tego indeksu zmieniło? Zobaczcie, że przecież mamy Allegro, mamy Mercatora i mamy CD Projekt, jako te motory napędowe. Y Hossy ostatnich miesięcy, które no kompletnie nie pomogły tutaj, jeśli chodzi o WIG 20. Mamy wzloty energetyki. Totalny kosmos, biorąc pod uwagę, jaka ogromna transformacja nas czeka na przestrzeni lat, natomiast spekulacyjnie wykorzystana mocno. I mamy jeszcze cały czas ten miecz, który wisi nad sektorem bankowym, czyli kwestia kredytów frankowych. Niesamowicie dużo zadziało się w środku tego, a z zewnątrz jest tak, jak jest. No ale to jest kwestia struktury WIG 20. Z wykresów tyle, bo dzisiaj z ważniejszych rzeczy to są oczywiście raporty. Co się pojawiło? Pojawił się raport 11 Bita, niższy niż prognozy analityków. Ale co ja wam chciałem powiedzieć, dlaczego ja tak uwielbiam tę spółkę i od lat już ją trzymam w portfelu i będę ją pewnie jeszcze akumulował. Zobaczcie, ostatnia premiera fajnej gry była na poziomie właśnie 2018, czyli to był rok Frostpunk'a. Natomiast dzisiaj jesteśmy w tym czasie bez nowych gier. Bez nowych premier, bez nowych produkcji. To jest firma, która wyciska do maksimum um, swoje stare produkty, monetyzuje przepięknie na wielu platformach. No, dla mnie absolutne Mistrzostwo Świata, chociaż wiem, że oczywiście analitycy jasno mówią, że tu mają być nowe gry i y, duże pieniądze, ale dla mnie to jest doskonały prognostyk: że jeśli na starych grach potrafią wycisnąć tyle pieniędzy, no to tylko i wyłącznie czekać i trzymać y, na kolejne y, po prostu produkcje podobnej sytuacji mobruk czyli bardzo dobre ostatnie lata chociaż no tutaj się nie produkuje gier tu się niszczy śmieci ale doskonałe wyniki za ostatni rok więc i udało się tutaj ładnie powyżej 400 zł tu fajnie stockwatch ale też chyba tej płatnej wersji pokazuje Pokazuje takie podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu, czyli gdzie faktycznie kwartał do kwartału czy rok do roku są yy, dobre dane, że jest więcej pieniędzy, a jest mniej zaciągniętych kredytów i tak dalej. Generalnie bardzo dobrze sobie spółka radzi. Yy, no Wyniki to swoją drogą rok do roku dużo lepsze, ale co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Taka ciekawostka z mojej perspektywy: jest zainteresowany Mobruk akwizycjami. No bo tak jak mówiliśmy sobie w jednym odcinku, kiedy Mobro kupowałem do tego portfela, kwestia tej, kwestia tej branży śmieciowej to jest biznes znowu na długi termin, ponieważ to, ile Polska musi zrobić w kwestii spalarni czy, czy w ogóle zarządzania tymi odpadami, to jest robota na długie, długie lata. Więc tym bardziej. Jestem, jestem bardzo ciekaw, co oni by chcieli kupić, żeby wycisnąć jak najwięcej pieniędzy w tym czasie. No to jest dosyć spokojna spółka na dosyć, jak już mówiliśmy, nudnym rynku, ale z drugiej strony um, z ogromnym potencjałem długoterminowym. No i trzecie, o wynikach Huge już mówiliśmy, ale ważna rzecz się pojawiła przy trzeciej spółce. Huge kupił prawa do gry Traffic Puzzle za prawie 39 milionów dolarów. No niektórzy by powiedzieli, o ja pierniczę ile oni mają pieniędzy, żeby teraz rozwalać tę kasę na kolejne zakupy. Zostawiam wam oczywiście tutaj um, te dane. Dla mnie to jest dobra informacja w długim terminie, jak się wczytałem trochę bardziej. No nie zmienia to faktu, że w krótkim terminie widać jak rynek to odbiera, że nie dość, że jest gorzej niż przed debiutem, to jeszcze wcale to nie była super informacja. Ja wyciszę może, albo nie. To jest traffic puzzle. Jakbyście chcieli wiedzieć. Może niech tam coś. O, właśnie. To jest kwintesencja tej gry. To jest właśnie przesuwanie tych samochodzików. 39 milionów dolarów. I nawet jeśli wydaje się, że to jest głupie, to jak odkryjecie, ile pieniędzy zarabia ta gra, i, i że Huge chce jeszcze ją podpompować i, i zrobić z niej jeszcze większą maszynę do zarabiania i zna doskonale ten produkt, no to. Jak Huge ocenił, Traffic Puzzle pomimo potrojenia przychodów od początku roku nadal jest bardzo daleki od poziomu sprzedaży, które może osiągnąć. E, firma chce, by tytuł stał się z najlepiej zarabiających gier w kategorii puzzle której wartość sięgnęła w ubiegłym roku 10,6 miliarda dolarów. Ciężko uwierzyć, nie ale to są takie liczby, jeśli chodzi o to, co potrafią te gry robić. Więc generalnie rozumiem koncepcję kupienia tej gry. Nie zmienia to faktu, że to na początku poraża, później już jest coraz lepiej. Trzymam kciuki, w długim terminie może coś z tego naprawdę fajnego będzie. W krótkim terminie reakcja jest jaka jest. I do czego jeszcze zmierzam z ostatnich wniosków z tego odcinka? właśnie wyborcza się trochę nabija, że co tam cyberpunk, zobaczcie jakie gry tutaj są kupowane, tu jest pokazanych też kilka rzeczy że na giełdzie, o właśnie Polacy na zakupach, wcześniej mieliśmy People Can Fly, wcześniej mieliśmy CD Projekt, opisał to też bardzo dokładnie Puls Biznesu tylko to też chyba będzie za Paywallem Um, czyli ile spółek w tym momencie polskich, chociaż my patrzymy na to, że jest takie ochłodzenie w gamedev'ie duże, no bo 30-40-50% niektóre akcje od swoich szczytów spadły, ale te spółki mają naprawdę dużo pieniędzy i coraz więcej tych pieniędzy idzie po to, żeby kupić nowe studia, nowe spółki. Więc mamy taką konsolidację na rynku. Jeśli chodzi o tych największych, i mamy dosyć ciekawą sytuację, gdzie w wycenach widać taki pesymizm, natomiast biznesowo widać, że tam ktoś mocno myśli nad następnymi latami, jest taki mocny, organiczny wzrost tego, co się dzieje w branży game. Więc jeśli się interesujecie tą branżą na długi termin, to jest sporo ciekawych, dobrych wiadomości. Jeśli szukacie krótkoterminowych spekulacji, to pewnie jesteście wkurzeni, że głównie spada i może jeszcze chwilę pospadać. Ale jak już mówiliśmy tyle o wynikach i niektóre spółki pokazywały u nas ubiegły rok, natomiast Berkshire Hathaway pokazało pierwszy kwartał, no to od razu mogę zapowiedzieć temat następnego odcinka, czyli tak zwany sezon wyników. Jak to jest, że Apple pokazało już fantastyczne wyniki za pierwszy kwartał, a u nas większość spółek na ostatni dzień przed majówką zostawia sobie publikację raportu za poprzedni rok, 2020. No i dlaczego wszyscy mówią głównie o prognozach, a nie o wynikach? jak ten świat jest giełdowy skonstruowany. O tym sobie porozmawiamy już w kolejnym odcinku, a ja jeszcze tylko ostatni raz przypomnę. Tylko do 3 maja do północy, jeśli chcecie papierową wersję książki bez kosztów wysyłki. A jak mawiają starzy Indianie, jak można skorzystać z darmowej wysyłki, to trzeba.